dwie części. Pierwszy fragment omawia historię powstania obrazu, historię budynku, tak więc można zacząć sobie już w tej chwili oglądać całe malowidło. A potem ja Państwu pokażę, którego fragmentu omawiamy, będzie szczegółowo sam obraz. Także zapraszam do oglądania i przede wszystkim proszę o zachowanie ciszy, tak żeby Państwo nie przeszkadzali sobie nawzajem słuchaniu. I przypominam, zdjęcia można wykonywać bez lampy błyskowej. Zmienia Pani język, jak będzie Pan przeszkadzał. No bo czekamy, aż się włączy automatycznie. Szanowni Państwo, serdecznie witamy w jednym z nielicznych miejsc na świecie, dziś jeszcze można podziwiać wspaniałe zachowania i pięknie odrestaurowaną panoramę. Zanim przedstawimy Państwu rozgrywające się wokół nas zdarzenie, prosimy o wysłuchanie krótkiego komentarza. Otrzymacie w nim Państwo jedynie najogólniejsze informacje. Osobom zainteresowanym dokładniejszą wiedzą na temat genezy, historii i recepcji panoramy Lasławickiej polecamy publikacje, które można nabyć na stoisku przy wejściu. Zachęcamy również do zapoznania się z makietą bitwy pod Racławicami i wysłuchania ilustrowanych obrazami z monitora komentarzy na temat politycznych i militarnych uwarunkowań insurekcji kościuszkowskiej. Malarstwo panoramowe nigdy nie było zaliczane do form wielkich sztuk. I nie ono samo stanowi o wartości całego dzieła. Już sam termin panorama, stanowiący sztuczne połączenie dwóch greckich słów pan, wszystko i chorama, widzieć, wiele tu wyjaśnia. Chodziło głównie o to, aby wywołać u oglądającego wrażenie, iż znalazł się on w centrum wydarzeń, a iluzja ta nie powinna być niczym złączona. Nic nie dziwnego, że styl malarski musiał być naturalistyczny, a złudzenie na tyle sugestywne, aby pozwoliło zatracić poczucie świata realnego. Służyły temu specyficzna architektura budynku, specjalne oświetlenie, kształt i rozmiar płótna, a także przedłużenie obrazów kierowników widza trójwymiarowymi akcesoriami. Pomysłodawcą pierwszej polskiej panoramy i współautorem malowidła był Jan Styka. Zaprosił on do współpracy znanego batalistę Wojciecha Kossaka. Tym dwóm głównym twórcom panoramy pomagali oczywiście inni artyści. I tak na przykład krajobrazy na całym południe namalowali Tadeusz Popiel i Ludwik Bolek. Samo malowidło ma wymiary imponujące, 15 metrów w wysokości i prawie 120 metrów w obwodzie, co czyni blisko 1800 metrów kwadratowych powierzchni malarskiej. Płótno w kształcie walca zszyte jest z 14 grydów o szerokości ponad 8 metrów każdy, a jego zagruntowanie zużyto 750 kg. Panorama Racławicka powstała w ciągu 9 miesięcy, na przełomie lat 1893-1894. 5 czerwca 1894 roku została po raz pierwszy udostępniona publiczności jako jedna z atrakcji powszechnej wystawy krajowej we Lwowie. Była pierwszą z cyklu wielkich panoram polskich i jako jedyna zachowała się w całości do naszych czasów. Przez 50 lat była magnesem przyciągającym do Lwowa rzesze turystów. Podczas II wojny światowej
przechować w podziemiach klasztoru ojców Bernardynów we Lwowie do zakończenia wojny. Po zmianie granic Polski w wyniku starych reunifikacyjnych w roku 1946 razem z częścią zbiorów lwowskich muzeów i bibliotek malowidło przeniesiono do Wrocławia. Przez blisko 40 lat spontanicznie powoływano kolejne komitety społeczne, podejmowano starania o restytucję panoramy, skutecznie hamowane jednak przez ekipy rządzące Polską. Udało się wprawdzie nie dopuścić do zniszczenia zamku Pułka, a w roku 1967 wzniesiono nawet budynek, w którym się teraz znajdujemy. Ale mimo to przez wiele lat rotunda stała niewykorzystana. Punktem przełomowym dla powojennych dziejów panoramy wrocławskiej był dramatyczny rok 1980. W czerwcu ówczesne Ministerstwo Kultury i Sztuki podjęło zasadniczą decyzję o przeniesieniu płótna do Warszawy. Ale kilka miesięcy później, dzięki wydarzeniom sierpnia 80, wróciło ono do Wrocławia. Natychmiast ruszyły prace w Rotundzie. Skonfiskowane zabiegi konserwatorskie mogły być już teraz przeprowadzane w miejscu przyszłej ekspozycji. Minęły ponad 3 lata, zanim przyniosły one zmiany. 14 czerwca 1985 roku panorama wrocławska ponownie została udostępniona zwiedzającym. Od tego czasu dzieło Styki i Kossaka obejrzały 1 milion osób. Swoją wielką popularność panorama wrocławska zawdzięcza nie tylko zwykłej ciekawości współczesnych pokoleń, które chcą poznać z bliska dzieło objęte przez długie dziesięciolecia zakazem cenzury, lecz przede wszystkim samemu tematowi malowidła, które upamiętnia bohaterską walkę o niepodległość Polski. Kiedy generał Tadeusz Kościuszko, wsławiony już wówczas w wojnach amerykańskich i polskich, złożył 24 marca 1794 roku przysięgę na krakowskim rynku i objął dowództwo Powstania Narodowego, sytuacja polityczna Polski nie rokowała nadziei na powstrzymanie upadku państwa i odzyskanie suwerenności w oparciu o postępową konstytucję z 3 maja 1791 roku. Po dwóch rozbiorach przy wymuszonej uległości króla Stanisława Augusta i wpływowych stanowiskach zdrajców, którzy podporządkowali się przed władzą ambasadora rosyjskiego Warszawy, trudno było liczyć na zwycięstwo sił patriotycznych. Wprawdzie całe powstanie zakończyło się niepowodzeniem i trzecim, ostatecznym rozbiorem Polski w 1795 roku. Ale w pamięć narodu wpisał się początkowy sukces insurekcji. Zwycięska bitwa pod Racławicami. Z czasem stała się ona symbolem wiary, że w obliczu zagrożenia naród polski potrafi się zjednoczyć i wyjść zwycięsko z potyczki ze znacznie silniejszym przeciwnikiem. Racławice to nie tylko jedna zwycięska bitwa, ale przede wszystkim mit i legenda, która wrosła w serca Polaków, pozbawionych przez ponad 100 lat teraz spróbujmy przenieść się po 2 stulecia przed. Jest słoneczne, piosenne popołudnie dnia 4 kwietnia 1794 roku. Stoimy na wzniesieniu, z którego roztacza się rozległy widok na pagórkowatą okolicę, zamkniętą daleki horyzontem. Wokół nas toczy się pamiętna bitwa polskich wojsk powstańczych z wojskami rosyjskimi. Tadeusz Kościuszko wyruszył przed 3 dniami z niewielką ilością regularnego wojska z Krakowa w kierunku Warszawy. Na postoje dołączyły do niego dalsze oddziały powstańcze, w tym także 2000 powołanych pod broń chłopów. Były to wciąż zbyt małe siły, aby w otwartym polu stawić czoła przeważającej liczebnością i uzbrojeniu armii rosyjskiej. Kościuszko wymknął się więc
z przygotowanego morzu brzegu miejscowości Poniusza i zmienił kierunek marszu w stronę Działoszyc. Jednak pod Działoszycami wojskom powstańczym odcięły drogę oddziały generała Aleksandra Tormasowa. Naczelnik zdecydował się na stoczenie otwartej bitwy. Rozproszenie armii rosyjskiej stworzyło szansę na pokonanie wroga. Mimo braku w uzbrojeniu, co szczególnie dotyczyło artylerii, zdeterminowane oddziały powstańcze mogły liczyć na sukces. Fragment mego widła, który mamy teraz przed sobą, przedstawia brawurowy atak 320 gosynierów na baterię rosyjskich armat. Przy pierwszej najbliższej nas stojącej armacie widzimy chłopa, który czapką zakrył ląd działa, a kusu o złamanym drzewcu tnie z rozmachem w kierunku rosyjskiego kanoniera. Jest to Wojciech Bartosz, chłop z pobliskich Rzędowic. Dwaj inni chłopi zarzucili już po stronie armata, aby odciągnąć ją ku polskim pozycjom. Walka toczy się wzdłuż całej baterii rosyjskiej. Niektórzy żołnierze unoszą do góry karabiny i białe chusty na znak poddania, ale chłopi nie rozumieją tych gestów i w pewnym zapale czynią spustoszenie szeregu przeciwnika. Z lewej strony widzimy grenadierów rosyjskich, którzy bezskutecznie usiłują powstrzymać nacierających kosynierów ogniem karabinowym. Za chwilę również oni zostaną rozniesieni przez atakujących z chóru chłopów. Widoczny obok oficera na koniu drębacz rozpaczliwymi sygnałami wzywa pomocy. Nadciągający oddział jegrów pod chorobią z carskim orłem nie zmienił już sytuacji. Od strony polskiej nadbiegają ławy następne szeregi kosynierów. Wśród oficerów prowadzących chłopów do boju dostrzegamy generała ziemiańskiego Jana Ślaskiego, ubranego w szary płaszcz, zwany czamarą i niebieską konfederację. W prawej dłoni trzyma on obnażoną szablę. Na dalszym planie, nieco w lewo od Ślaskiego, powiewa chorągiew kosynierów z symbolami chłopskiej pracy i walki, snopem zboża, kosą i piką. Natarcie kosynierów ubezpieczają z tyłu kompanię 6. Regimentu Pieszego. Na jego prawym skrzydle widzimy szarpany przez wiatr czerwony sztandar pułkowy. Kroczący na lewym skrzydle pierwszego szeregu oficer w czerwonej rogatywce to porucznik kajetan Niedecki. Dowodzący bitwą Tadeusz Kościuszko, ubrany na obrazie kossaka i styki w białą chłopską sukmanę, osadził w miejscu konia i gestem ręki wskazuje kierunek natarcia drugiej kolumny kosynierów widocznej na pierwszym planie. Chłopi podrywają się do biegu i pozdrawiają swego wodza uniesionymi w górę czapkami i kosami. Ponad ich głowami powiewa kościelna chorągiew z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Pośród oficerów sztabowych pędzących na koniach za Kościuszką możemy rozpoznać generała Antoniego Madalińskiego oraz adiutanta naczelnika kapitana Łukasza Biegańskiego. Generał Madaliński, dowódca prawego skrzydła w bitwie pod Racławicami, dosiada siwego konia i ma na głowie czerwoną rogatywkę z białym piórem. Jadący za nim kapitan Biegański, ubrany w zielony mundur, przekazuje właśnie rozkazy wodza jednemu z huzarów eskorty. Na dalszym planie, na skraju zagajnika, stoją w gotowości bojowej szwadrony kawalerii narodowej. Przejdźmy teraz kilka kroków w lewo. Widoczna przed nami część obrazu przedstawia rosyjskich artylerzystów, którzy w panice uciekają ze straconej baterii. Spuszczone wybuchami granatów konie rwą uprzęże i wywracają zaprzęgi. Ucieczkę utrudniają świeżo zaorane pola. Czerk jest na siwym koniu, z piczastym hełmem na głowie, daremnie usiłuje zawrócić żołnierzy. Na dalszym planie za Czerkiesem widzimy w szaro-niebieskim płaszczu dowódcę wojsk rosyjskich generała Aleksandra Tormasowa w otoczeniu eskorty kozaków. Odbiera on właśnie meldunek od oficera grenadierów. Ruch ręki oficera pozwala nam się domyśleć, iż przekazuje on niepokojące wieści o sytuacji na prawym skrzydle rosyjskim. Bliżej nas dostrzegamy uciekające z pola bitwy zaprzęgi konne, które zatarasowały drogę nadchodzącym z odsieczą oddziałom rosyjskich huzarów. Huzarzy muszą wyjechać z osłaniającego ich wąwozu
na otwarte pole i stają się tym samym łatwym celem dla polskich strzelców wyborowych zgrupowanych po lewej stronie drogi. Grupa strzelców usytuowana przy dwóch wysokich sosnach kieruje ogień na uciekające zaprzęgi. Inny oddział uzbrojony w karabiny piechoty polskim walczy z ubranymi zielonym mundurem rosyjskimi grenadierami rozsypanymi w tyraliere po prawej stronie drogi. Oglądany przez nas aktualnie fragment bitwy przedstawia dramatyczne wydarzenia, które nastąpiły po zdobyciu rosyjskich armat przez kosynierów, kiedy inicjatywę przejęły już regularne oddziały armii powstańczej. Piechotę polską poprowadzi do prawidłowego ataku major Konstanty Lupre, którego widzimy w asyście innego oficera, również na koń między dwiema sosnami. Na prawo od niego żołnierze pierwszego batalionu, drugiego regimentu w granatowych mundurach z żółtymi rubokami ścierają się na magnety i kolby karabinów z umundurowanymi na zielono rosyjskimi jegrami. Wśród walczących piechurów wybuchają granaty. Nieustraszeni powstańcy prą jednak naprzód w zwycięskim natarciu. Dzielnie broniący się batalion rosyjski został rozniesiony. Mimo iż, jak widzimy, to na dalszym planie z lasów od strony Racławic wychodzą kolejne kolumny piechoty i jazdy rosyjskiej, nie będą one już w stanie odebrać Polakom zwycięstwa. Przejdźmy teraz dalsze kilka kolumn. Roztaczający się przed nami fragment malowidła przedstawia wielką scenę starcia jazdy polskiej i rosyjskiej. Na bliższym planie widzimy ubrane w czerwone mundury tońskich kozaków spychanych z pola walki przez atakujących polskich kawalerzystów. Pojedynczy jeźdźcy prowadzą bezpardonową walkę w kłębach burzu zbijanego kopytami rozszalałych koni. W wielkiej korpowaniu polscy kawalerzyści, których widzimy tutaj w niebieskich mundurach, zdobywają biało-żółtą chorągię kozacką. Cofających się kozaków ostrzeliwuje z flanki pluton drugiego polskiego regimentu pieszego. Powyżej, z prawej strony, oficer piechoty polskiej w kapeluszu na głowie i z wyciągniętą szablą w prawej dłoni odkomendorowuje strzelców wyborowych na nowe stanowiska do postrzału jazdy rosyjskiej. Tymczasem główne natarcie ma dopiero nastąpić. Dowodząca oddziału kawalerii polskiej major Ignacy Zborowski wzniósł już szablę w górę, a stojący obok niego trębacz daje sygnał do ataku. Za nimi ruszą w bój nadciągające z lewej strony szwadrony pierwszej Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Narodowej. U góry, pod lasem, ulokowała się bateria artylerii rosyjskiej, która ostrzeliwuje polską jazdę. Z prawej strony nadciągają na pomoc kozakom dragoni smoleńscy, ubrani w zielone płaszcze z czerwonymi długami. Jeśli spojrzymy na lewo, dostrzeżemy w oddali stojące w odwodzie kompanię piechoty polskiej. Przed środkowym ugrupowaniem widzimy trzech jeźdźców. Jednym z nich jest generał Józef Zajączyk, lewego skrzydła, który w asyście dwóch oficerów kontroluje przebieg walki. Za spalonym budynkiem folwarcznym stoi świeżo usypany szanik. Z tego stanowiska bateria ciał polskich prowadzi ogień w kierunku armat rosyjskich i zbliżających się do pola bitwy dragonów smoleńskich. Na pierwszym planie polscy kawalerzyści odprowadzają małą grupę jeńców rosyjskich. Kroczący na jej czele, wsparty na ramieniu swego adiutanta, ranny pułkownik Muromcow odwraca głowę i z niedowierzaniem przygląda się planistce swoich oddziałów. Przejdźmy ponownie kilka kroków w lewo. Teraz znajdujemy się na tyłach wojsk polskich. Przed nami zabudowania folwarku i wsi Dziemierzyce, gdzie rozmieszczone zostały tabory i lazary polowych powstańców. Miejskie kobiety opatrują rannych żołnierzy. Kolejnego rannego dźwigania możemy
formalnie idzie trochę w naszą stronę, kołdę na koniu, zapewne z meldunkiem, odgadała zajączka do naczelnika. Gdy spojrzymy w lewo, zobaczymy pod wysokim krzyżem grupę modlących się kobiet z dziećmi i starych. Symboliczną wymowę można przypisać postaci dziada i rolnika, który w swych pieśniach będzie rozgłaszał wśród ludu bohaterskie czyny Kościuszki i jego żołnierzy. Na najbliższym planie rozkrywa się tragedia rodzinna. Przed chałupą leży zbroczony krwią chłop. Na nim klęczy pogrążona w bólu kobieta. Drogą z Ciemierzyc kroczą na pole bitwy kolejne oddziały Kosyniej i ochotników. Niektórzy chłopie znoszą obrzeg w kierunku krzyża, polecając się na opiekę Bogu. Za Kosynierami podążają oddziały drugiego regimentu pierwszego, prowadzone przez kapitana Jana Jungę, którego widzimy na koniu w czerwonej rogatywce z białym piórem. Nasza krótka opowieść o bitwie Racławickiej, oparta na artystycznej wizji twórców panoramy, dobiega już końca. Wojska rosyjskie odeszły przed nastaniem nocy do Kazimierzy Wielkiej. Kościuszko ze swymi żołnierzami również opuścił pobudowisko i stanął obozem w Słonikach. Według szacunkowych obliczeń nigdy w pełni nie był umundurowany. W bitwie poległo ponad 1000 żołnierzy rosyjskich i do 500 żołnierzy polskich. Po zwycięstwie wojsk polskich pod Racławicami powstanie rozprzestrzeniło się na cały kraj. Jak wiemy z historii, nie skończyło się ono powodzeniem. Jednakże bitwa pod Racławicami obrosła legendą, która wielu późniejszym pokoleniom Polaków pomagała zachować wiarę we własne siły, zjednoczenie narodu i odzysk.